Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj troszeczkę inna forma, mianowicie forma podcastu, czyli takiej formy treści przekazanej za pośrednictwem audycji, że tak powiem, do posłuchania. Jest to zupełnie coś innego, czego w zasadzie jeszcze nie było na tym kanale, ale pomyślałem sobie, że być prekursorem czegoś takiego, sformułowania i właśnie tutaj taki odcinek dzisiaj postaram się dla Was przygotować. Jeśli taka forma treści Wam się spodoba, tak jak mówię, audycja do posłuchania na słuchawkach, nie musicie, że tak powiem, spędzać czasu, poświęcać go na siedzenie przed odbiornikiem, możecie wrzucić sobie to na słuchawki i możecie sobie po prostu robić swoją pracę, a to, co ja Wam mam do powiedzenia, możecie po prostu mnie, koledzy, posłuchać. Tak więc zapraszam do dalszej części słuchowiska. Drodzy koledzy, 2 lata temu podczas karmienia moich gołębi w okresie właśnie takim jak teraz, zimowym, początek to był grudnia, przy wieczornym karmieniu nagle do głowy weszła mi taka myśl, jak dobrze przezimować moje gołębie. Czy mogę coś zrobić, żeby je lepiej przygotować przez tą zimę do dalszych etapów? Czy w ogóle da się coś zrobić? Czy wystarczy po prostu tylko zasypać karmi karmą, wlać im do pojnika wody i tyle? Otóż, moi drodzy, zadając sobie te pytania, w zasadzie to pierwsze pytanie, zaczęły pojawiać się kolejne, bo teoretycznie sprawa jest prosta i gdybym chyba zapytał większości z Was, to chyba wszyscy odpowiedzieliby, że no jak, kolego, nie wiesz, jak dobrze przezimować gołębie. Sprawa jest prosta, po prostu dawaj im dobrze jeść i tyle. No, wydaje mi się, że oczywiście ta wypowiedź też byłaby zgodna z całością. Natomiast ja może powiem od siebie, jak ja to widzę. A koledzy, jeśli Wy będziecie chcieli się po prostu coś od siebie dodać, to zapraszam Was po prostu już teraz do sekcji komentarzy i podzielenie się swoich spostrzeżeń odnośnie właśnie tego podstawowego pytania, jak dobrze przyzimować gołębie, żeby później nie mieć do siebie właśnie tych pretensji, czy jakichś takich, wiecie, że coś zaniedbałem w okresie zimowym, być może i dlatego okres lęgów, okres wychowywania młodych, czy potem okres lotów, u mnie po prostu, no w skrócie, nie wypalił, jestem niezadowolony. Także ja powiem może w ten sposób, że dla mnie, moim zdaniem, doszedłem do wniosku, w zasadzie sprawa prosta. No, żeby dobrze przezimowały gołębie, no to cechą, w zasadzie taką najważniejszą rzeczą będzie naprawdę chyba to zdrowie gołębi, utrzymanie ich w zasadzie w takim przezimowaniu w naturalnym zdrowiu. I żeby ich utrzymać w naturalnym zdrowiu, praktycznie nie podając w okresie zimowym niepotrzebnie właśnie tej farmakologii, tych leków, no to temat już w zasadzie taki prosty nie jest, bo wiecie, zdrowie gołębi to jest temat dosyć obszerny i rozbijając to, że tak powiem, na takie mniejsze części, wydaje mi się, że podstawą utrzymywania gołębi w naturalnym zdrowiu, no to chyba zgodzicie się ze mną, że będzie to na pewno higiena gołębnika. To jest chyba taka podstawa, bo w zasadzie, no nie ukrywajmy, wszyscy, jeśli nie znaczna większość hodowców, w okresie jesienno-zimowym te gołębie ma
koledzy zamknięte w gołębnikach i ta możliwość wykonywania oblotu w tym okresie jest mocno ograniczona, bądź w zasadzie niemożliwa. Znaczna część hodowców też zamyka gołębie praktycznie zaraz po okresie, po końcu sezonu lotowego, bo i tacy są hodowcy, którzy właśnie gołębie praktycznie zamykają już od końca września. I zobaczcie i teraz, ile te gołębie nasze muszą czasu spędzić w gołębniku, co ewentualnie w co gdzieś lepszych, że tak powiem, hodowlach, lepszych, może złe słowo, w hodowlach bardziej, które już zdają sobie sprawę z tego, że ten okres jest bardzo długi, te gołębie mają dostęp do wolier. Ale czy po prostu woliera w zupełności wystarczy, żeby te gołębie dobrze przezimowały? Na pewno pomoże. Ale ja mówię, zdrowie, to jest moje zdanie, zdrowie, naturalne zdrowie w gołębniku jest podstawą. I żeby je utrzymać, tak jak wspomniałem, higiena gołębnika jest tutaj chyba numerem jeden do utrzymania. Ale oprócz higieny gołębnika warto też skupić się na higienie samych gołębi. A mówiąc higiena gołębi, mam tutaj właśnie chociażby na myśli kąpanie tych gołębi. Szczególnie właśnie, gdy te gołębie spędzają znaczną część w gołębniku. Wydaje mi się, że okres tych możliwości, gdzie ten gołąb może się wykąpać, to też pozytywnie oddziaływuje na jego ogólne samopoczucie i też podejrzewam, że no taka ciepła kąpiel tych gołębi w naszych tych wanienkach, tak, które stawiamy gołębiom, no niewątpliwie też to podnosi krążenie gołębi, taka kąpiel. I to też ma moim zdaniem pozytywny wpływ. Zresztą gołębie w okresie zimowym sami dobrze wiecie, że bardzo chętnie się kąpią, wystarczy tylko taką możliwość im dać. Tak więc higiena gołębi, higiena gołębnika, sprzątanie tego kału zalegającego w gołębnikach, to są czynniki bardzo istotne. Niewątpliwie też zdrowa karma też jest tym czynnikiem, która ma odbicie w zdrowiu gołębi. Kuracje naturalne, mówiąc kuracje naturalne, mam tutaj absolutnie na myśli tylko i wyłącznie stosowanie składników pochodzenia no takiego naturalnego, tak, czyli zioła. Głównie zioła, które, czy jakieś herbatki, które sobie po prostu przygotowujemy dla gołębi, wyciągi, różne soki witaminowe itd., itd. O farmakologii, o stosowaniu leków, no w zdrowiu raczej nie będę tu mówił, bo to nie jest absolutnie droga, którą chciałbym, żebyśmy tutaj podążali. Bo to jest temat troszeczkę na dalszą część tej mojej wypowiedzi, o czym też będę chciał wspomnieć. Natomiast teraz chcę się skupić, koledzy, w zasadzie na tej higienie gołębnika, czyli moim zdaniem na czymś, co w zasadzie z mojej obserwacji wychodzi, że jest bardzo ważne. Czyli to sprzątanie gołębnika. No i teraz pytanie, no to wszystko zależy tak naprawdę od tego, kto jakie ma warunki w gołębniku. Ja powiem wam, jak to wygląda u mnie. No u mnie gołębie w przedziałach siedzą na ruszcie plastikowym, który jest umiejscowiony od podłogi na wysokości około 10 cm, więc to teoretycznie ten czas pomiędzy sprzątaniami no, wydłuża się niż na przykład u hodowców, którzy mają w gołębnikach tylko podłogę, płytę, tak? Tam te utrzymanie higieny w gołębniku no, wymaga bardzo dużego nakładu pracy. Praktycznie codziennie trzeba te gołębniki sprzątać. Minimum co drugi dzień. Takie jest moje osobiste zdanie, żeby te gołębie utrzymywały się w zdrowiu. No bo koledzy, trzeba tutaj też wspomnieć, że właśnie ten zalegający kał w okresie zimy też ma dużo czynników takich powodujących negatywny wpływ na zdrowie gołębi, bo
Moim zdaniem, jeśli ten kał zalega w gołębniku dłużej jak 48 godzin, no to to jest ten czas, kiedy wiecie, jest ten etap na rozwój tych różnych czynników chorobotwórczych, patogennych, bakteryjnych, bo bardziej w kale występują bakterie jaja, ocyst, kokcydii, wiecie, bardziej czynniki tutaj są bakteryjne, mające wpływ na zdrowie gołębi. Warto tutaj dodać właśnie, że w tym kale zalegającym te przetrwalniki w postaci właśnie tych jaj, tych pasożytów w środowisku gołębi potrafią wytrzymać w sprzyjających warunkach kilkanaście tygodni. I tutaj warto wspomnieć, że jeśli na przykład zrobimy w ten sposób, że sprzątamy gołębnik raz w miesiącu, przykładowo, i stosujemy w tym momencie, czyli hodowca posprzątał gołębnik i postanowił, że następnego dnia rozpocznie etap odrobaczania gołębi. Oczywiście tutaj mam na myśli środek chemiczny. Nie będziemy się tutaj rozwodzić na tym, czy to będą tabletki, proszek rozpuszczalny w wodzie, czy krople. Ogólnie przyjmijmy odrobaczanie środkiem chemicznym i jeśli od tego momentu, kiedy nasze gołębie po raz pierwszy są odrobaczane tym środkiem chemicznym, ta czynność sprzątania kału nie będzie systematycznie powtarzana, ten kał nie będzie z otoczenia gołębi systematycznie usuwane, no to logicznym będzie teraz, koledzy, że zastosujemy odrobaczenie, gołębie, że tak powiem, oczyścimy, ale ten kał, który nie będzie systematycznie zbierany z powierzchni, z otoczenia gołębi, naraża w znacznym stopniu znów na zakażenie się gołębi tymi pasożytami, które w tym kale jako te przetrwalniki cały czas tam są. Oczywiście w temperaturach ujemnych one są po części, można powiedzieć, jakby zamrożone, ale gdy tylko ta temperatura w okresie zimy będzie dodatnia, utrzyma się przez 2-3 dni dłużej, no to chyba logicznym też będzie, że ten poziom, możliwość zakażenia tych gołębi ponownie jajami pasożytów, no poprzez chociażby dziobanie gdzieś ziarenek spośród podłogi zabrudzonej tym kałem, no ponownie te gołębie będą, prawdopodobnie mogą zostać ponownie zakażone tymi pasożytami. My teoretycznie będziemy uważać, że wszystko jest ok, bo zrobiliśmy kurację odrobaczającą jeden raz, później po tym okresie 14 czy tam 15 dni powtórzyliśmy drugi raz. I jest wszystko fajnie. No co tam, że tak powiem, hodowcy bardziej, no wiecie, którzy chcą rywalizować, jeszcze pokuszą się o to, żeby wykonać badanie w kierunku właśnie tego, czy gołębie są czyste, czy nie zawierają tych pasożytów. Ale hodowca, który jest no, mniej doświadczony, niestety, no, moim zdaniem, to jest błędne koło właśnie poprzez to niesprzątanie kału. A taka kuracja w zasadzie nie przyniesie nic dobrego, oprócz tego, że nasze gołębie po prostu, koledzy, osłabimy. Osłabimy narządy wewnętrzne, takie jak wątroba i nerki. Bo podajemy środki chemiczne. Po podaniu takich środków chemicznych warto też podać substancje osłaniające czy zasiedlające przewód pokarmowy, jelita, o czym prawdopodobnie wszyscy z Was wiedzą, ale to celem tylko przypomnienia. Kolejnym takim odłamem tego utrzymania gołębi w zdrowiu, w tym naturalnym utrzymaniu gołębi w zdrowiu, będzie teraz karma. Bo niewątpliwie moim zdaniem sama karma też ma ogromny wpływ na to, żeby utrzymać nasze gołębie
w zdrowiu, chociażby zaczynając od tego, że w najprościej świecie możemy gołębie w bardzo prosty sposób złej jakości karmą zainfekować grzybami, chociażby nawet. A często zdarza się tak właśnie chociażby poprzez zakup karmy z takich źródeł, których no, nie wiemy jak ona była przechowywana. Często jest tak, że jest po prostu zapleśniała albo po prostu zawiera właśnie toksyny, czyli te, no, jest porażona grzybem, ogólnie to ujmując. Ale ważną kwestią jest też, oprócz tego, że ziarno, żeby było świeże i zdrowe i odpowiednio przechowywane, to ogólnie sposób karmienia gołębi, czyli umiejętność tego balansowania pomiędzy kalorycznością pokarmu w poszczególnych dniach czy tygodniach w okresie zimowym. No bo jak dobrze wszyscy wiedzą, w okresie zimy raz temperatura jest mniej, że tak powiem, jest minus 5, a drugim razem może być minus 25. Także koledzy, bilans energetyczny karmy moim zdaniem też ma tutaj bardzo duże znaczenie i umiejętne takie przygotowanie tej karmy, ten właśnie skład karmy, czyli uzyskanie tego optymalnego bilansu energetycznego, tej energii, którą gołębie potrzebują w danym dniu, jest też bardzo, bardzo ważnym takim czynnikiem, który powoduje to, że gołębie czują się po prostu lepiej, tak? I tyle. Kwestia zapasania się gołębi. No, czy te gołębie nasze przy takiej właśnie niewłaściwie nieumiejętnym bilansowaniu tych składników pokarmowych się zapasają? Kwestie indywidualne gołębi w tym temacie są różne opinie hodowców. Niektórzy uważają, że im nie przeszkadza to, że ich gołębie na przykład troszeczkę się zapasają, bo po prostu ma to później też, nie ma to negatywnego wpływu, a kiedy te na przykład ich samiczki przystępują do okresu parowania się i wznoszenia jaj, one samoczynnie po prostu jakby schodzą lekko z wagi. Także no, temat zapasania się gołębi tutaj też myślę, że warto wziąć to pod uwagę. No i to, co wspomniałem, problemy właśnie z lęgami samic, poprzez to zapasanie się gołębi. Teorie czy no, przekonania hodowców są w tym temacie różne, dlatego ja tylko tutaj naznaczam taką sytuację, żeby móc ewentualnie się nad tym, taką kwestię również sobie wziąć pod uwagę w okresie właśnie tych zimowania naszych gołębi. No i w zasadzie ostatnia już rzecz, czyli ta kuracja, czyli te naturalne substancje, które podajemy gołębiom. Ja osobiście w swojej hodowli w okresie zimowym do wody gołębiom podaję czosnek. Czosnek, który czy zgnieciony, czy pokrojony, nie ma to znaczenia. Najważniejsze, żeby woda ładnie naszła tym czosnkiem. Właściwości czosnku myślę, że są wszystkim koledzy Wam bardzo dobrze znane. Bakteryjnie, wirusowo, grzybobójczo. To jest jednym słowem naturalny antybiotyk, który ma ogromny pozytywny wpływ nie tylko na gołębie, bo i działa też na ludzi oczywiście. Poprzez zawartość tych substancji, jak dobrze pamiętam, siarkowym w swoim składzie. Ale oprócz czosnku też warto tu pomyśleć o tym, żeby swoim gołębiom dać chociażby nawet i cebulę, tak? Czyli możemy ją pokroić w plastry, jak, że tak powiem, kto woli, i sobie to ewentualnie zalać letnią wodą do odstawienia. Niech to wszystko najdzie i ewentualnie gołębiom to podawać po skarmieniu. Oczywiście tych kuracji, które możemy stosować. Aha, właśnie, no bo tu słowo kuracja. No kuracja naturalna, no właśnie tym czosnkiem, powiem Wam szczerze, że ja na przykład robię też takie kuracje, może nie tyle co bardziej odrobaczające, bo on też ma właściwości czosnek, właściwości odrobaczające.
Natomiast bardziej czos chciałbym, ja właściwie działam czosnkiem kuracyjnie w stronę udrożnienia tych dróg, górnych dróg oddechowych, te worki powietrzne gołębi, żeby one były czyste i przede wszystkim zależy mi na tym, żeby zminimalizować tą obecność grzybów właśnie u gołębi i myślę, że czosnek też ma te właściwości eteryczne. Możemy stosować właśnie dodatek różnych olejków eterycznych, możemy przecież skrapiać gołębniki jakimiś olejkami eterycznymi i tak dalej, i tak dalej. Ważne, żeby cały czas, tak jak mówię, utrzymywać, starać się utrzymywać zarówno i same środowisko, czyli gołębnik w zdrowiu, jak i dbać o zdrowie gołębi właśnie poprzez te kąpiele, takie kuracje naturalne, kuracje, które mają na celu udrożnienie górnych dróg oddechowych, właśnie po to, żeby nasze gołębie, które przebywają właśnie zamknięte bardzo długi okres czasu w gołębniku, żeby właśnie ten śluz, który poprzez to zapylenie w gołębniku nie powodował zatkania jakichś kanalików w nozdrzach gołębi i żeby po prostu no, nie blokowało gołębi ten pył, kurz i tak dalej. Warto też myć właśnie gołębniki, to co na przykład ja osobiście stosuję w zasadzie nie od dawna, bo raptem trzeci rok, ale uważam, że ma to pozytywne skutki właśnie w utrzymaniu gołębi w zdrowiu. Dobrze koledzy, na koniec ostatnia rzecz, czyli ta farmakologia, jak ja to mówię, czyli te lekarstwa, leki potocznie mówiąc. Często to jest mówione, że ja, kolega, tak, mówi, ja zrobiłem kurację odrobaczającą, później zrobiłem kurację na salmonellę, kurację na kokcydiozę, kurację na drogi oddechowe. No dobrze, no kurację, jeśli ktoś robi, używa leków do odrobaczania gołębi, czyli środków chemicznych, to koledzy nie jest kuracją. Ja wiem, o co chodzi, że ktoś robi to prewencyjnie, profilaktycznie. Leki, no zresztą chyba wszyscy wiecie, że leki używa się tylko tak jak my ludzie, jeśli lekarz przepisze receptę, tak i weterynarz przepisuje receptę i robimy dopiero jakieś w związku z tym zgodnie z receptą, czyli z antybiogramem mamy wykaz i działamy według wytycznych lekarza weterynarii, a takie kuracje robione w ślepo, oczywiście ja nie chcę tu krytykować nikogo, bo ja również tak robiłem dawniej i to nie jest absolutnie wiecie, no tak szczerze, no gołębiom raczej nie pomożemy w ten sposób, takim sposobem myślenia. Odrobaczyć gołębie, zrobić im w ogóle badania w zakresie bakteryjnym, koledzy, to nie jest duży koszt. Naprawdę przebadanie gołębi w kierunku, potocznie mówiąc, zarobaczywienia, w kierunku kokcydii, w kierunku rzęsistka, to są podstawowe badania, które no nie wiem, w obecnych czasach kosztują 50 zł, niech kosztują do 100 zł, w co wątpię głęboko. A podawanie gołębiom leków ślepo i osłabianie ich odporności immunologicznej, osłabianie, wiecie, wątroby, nerek, to nie jest chyba dobry sposób na to, żeby w ciemno, no w ogóle nie jestem zwolennikiem stosowania leków w ciemno, ale też takie błędy popełniałem, dlatego dziś o tym mówię otwarcie i też przestrzegam przed stosowaniem takich rzeczy. No, warto dbać ogólnie o zdrowie gołębi, bo tych bakterii mamy bardzo dużo. Bakterie coli, gronkowce, paciorkowce, grzybice, kokcydiozę, salmonellozę, paramyksowirozę, ogólnie ujmując odrobaczanie, przecież glisty, kapilarie, tasiemce, no jest tego tak dużo, że można by to wymieniać i wymieniać.
Więc wydaje mi się, że temat dbania o higienę gołębi, o temat związany z higieną gołębnika w okresie zimowym jak najbardziej jest istotny. I te czynniki, które tutaj po części koledzy przedstawiłem, mam nadzieję, że no oczywiście Ameryki nie odkryłem, ale mam nadzieję, że pomogłem Wam przypomnieć sobie, co decyduje, co ma wpływ na to, żeby nasze gołębie dobrze przyzimowały w zdrowiu i żeby w sezon lęgów weszły w jak najlepszej kondycji psychofizycznej, że tak to ujmę, czego życzę sobie i Wam. Moi drodzy, to już chyba tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Odcinek podcastowy, taka audycja do posłuchania ze względu na to, że warunki pogodowe, warunki zimowe, niestety uważam, że nie miałbym nic ciekawego Wam do przedstawienia. Zewnątrz gołębniki mocno zaśnieżone, zasypane śniegiem, wewnątrz, cóż, gołębie zjedzą, napiją się i siedzą w celach, co po niektóry tylko zagrucha i tyle, koledzy, więc możemy o tym porozmawiać również za pośrednictwem właśnie takiej audycji podcastowej. Dobrze, tyle, 25 minutek. Zapraszam do kolejnego odcinku, zapraszam do subskrypcji. Do następnego. Trzymajcie się. Hej!